Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Oczywiście Czechu, jak zwykle na samym starcie przypominam o łapkach w górę, komentarzach, subskrypcjach i o tym, że na dole macie link do mojego kanału vlogowego oraz do Instagrama. Możecie wpaść, możecie obszarić, możecie zostawić lajka, followa, tego owego, subskrypcję, wiecie o co chodzi. Właśnie obejrzałem i zobaczyłem, jak bardzo skręciłem poprzedni wstęp, ale nie będę tego montował w poprzednim odcinku, bo miało być tak fajnie, a przypadkiem mi się nie wyłączyło nagrywanie i jakby ten wstęp, no, był taki średni, że tak to powiedzmy, głupi. No ale widzicie, no nie będę tego montował, bo mi się nie chce. No, będę, jeżeli naprawdę nie wiem, co by się musiało stać, żebym wiedział. Jeżeli naprawdę, nie wiem, będę potrzebny na chwilę gdzieś i nie wiem, tata zawoła i powie: o, czy jesteś potrzebny? Ja powiem: o, spoko, no to wtedy, i będę potrzebny na teraz, no to wtedy wiadomo, wyjdę i no zmontuję ten odcinek jakoś, jeżeli będzie tam trwał 10 minut czy coś takiego. Ale tak to raczej bez szans. Zwiedzamy ruiny w mieście orków. I idziemy dalej. Ja tylko tutaj poszedłem kawałeczek dalej. Kamerkę ustawiłem bliżej, bo o, dzięki motor, kurwa, może głośniej, koleżko. Więc kamerka jest bliżej, bo ja sobie, słuchajcie, leżę na fotelu i jest Tessa. Ja mam wyjebany z... Jak śmiesz zakłócać mój spokój? Przygotuj się na Tak, twój śmierć. kolega też tam Jeszcze się ostatnio przekonamy, mówił. na kogo przyszła pora, ty gnijący ochłapie. Niezłe. O! No, trochę damage'u zadał, to musimy mu przyznać, ale nie tak, kto szabelką wojuje, ten od szabelki ginie. Prosta piła. W sumie powinien go zabić magią w takim wypadku, ale dobra. Sens został mniej więcej zachowany, tak? No, proste, że tak. Rozcinacz światów. Ten miecz należał do... niestety w tych latach nie jest już... okej. Pirokineza. No to jest coś fajnego, tego nie mamy. Jakiś grachła... To jest chyba ta wielka knaga tego ziomka. Tu sobie zapiszemy. Tu mamy chyba coś fajnego. Co to jest? Zwój jakiś mamy. Tylko co to jest za zwój? Jakiś fioletowy. Jakiś fioletowy zwój. Możemy to obczaić. Co to tam... Zebraliśmy te 100 śmierć ożywieńców, chyba. No, chyba ten zwój zebraliśmy. Ewentualnie światło, wątpię. Mogło to też być przyzwanie golemów, przyzwanie szkieletów. Chociaż przyzwanie golemów jest lepsze, to sobie zrobię na 9. Tak, no, w każdym razie nic jakoś turbo mocnego. No, to śmierć ożywieńcom jest spoko. Znaczy, to jest turbo mocne, bo jak się okaże, że będzie przeciwnik praktycznie nie do zabicia, no, to my mu wtedy mówimy: ha, ha, ha. Tak mówimy, ha, ha, ha. No, jessa. Dobra, wychodzimy, idziemy. Właściwie teraz zostało nam tylko jedno miejsce, w którym właściwie możemy iść, czyli po tych schodkach i na górę, bo wcześniej już byliśmy we wszystkich miejscach. Więc pozostaje nam tylko jedna opcja. Oj, to nie będzie, słuchajcie, takie łatwe. To jak się wydaje. To jednak, kurwa, to jest jednak niezręcznościówka, a Gothic 1, okej? Okay? To jest, kurwa, jednak Gothic 1. No, powiem wam, będzie ciężko. Oj, będzie ciężko, słuchajcie. Jest wysoko tutaj. Jakiś 1,50 m. Dobra, udało się. Nie! Dobra, sejwik. Jest gites. Może aż tam doskoczymy. Nie udało się. Ale wczytamy. Ale kozacko wczytałem. A dobra, tu se tak możemy wejść w sumie. A tutaj już pewnie nie. Tutaj też wątpię, że możemy po prostu skoczyć do góry. Nie, nie.
Dobra, no to powiem wam, przed nami stoi wielkie zadanie. Dobra, easy, easy boys. Dobra, saving tutaj, żeby się nie zbugować i lecimy. Siema. Słabi jesteście jak... jak coś słabego, nie wiem. Dobra, potki. Dobrze, że mamy dużo tych potek. Gorzej, że mamy tylko te 50 zamiast setek, bo by było szybciej, ale dobra. To raczej słabe. Tutaj ważne jest patrzenie może na te ściany, bo czasem przychodzi właśnie zagadka do rozwiązania. I warto jest chyba zapisywać, bo tutaj mogą być różne właśnie pułapki i tak dalej. Tutaj jakieś strzały jest. No, klasycznie jakiś bobo przychodzi. Śmiertelny. Twój czas właśnie dobiegł końca. Ależ skąd kobiety i gnijące mumie przodem? Ale mu powiedzieliśmy. Dobra, on jest... nie jest aż tak mocny. Zobaczmy sobie, ile mam jeszcze expa. No mało, zostało nam właściwie 2000 expa chyba i kolejny poziom, wbijamy kolejny poziom. Będziemy mieli tych punktów umiejętności, na razie mamy 40, no to pewnie z 10 dostaniemy, że coś takiego, więc no, pokrzam totalny. Dobra, ostrze jakiś czas, jakiś grom, jakiś tutaj gówna. Tego, owego. O, co to było? O, nie podoba mi się to, bardzo mi się nie podoba tam, gdzie stoję. To jest miejsce, w którym raczej nie powinienem stać, jak mam być szczery. A tutaj coś ale kurwa, no i patrzcie, ale tutaj... ale chcieli nas zabić. Zabili nas kpiarze szyderczą krytyką. Lecz skąd mogli wiedzieć ci ludzie bez cienia? A co tam jest? O, przeżyliśmy. A ten grobowiec też możemy podjąć z nim jakąś interakcję, więc pochcząp. Co się kurwa dzieje? Nie rozumiem nic, ale dobra. Zobaczmy ten mieczyk. No niezły jest mieczyk, wymaga mało siły, ale no nadal do krzyku wojownika to mu daleko. Życzę tak aż daleko. 4 punkty obrażeń. To nie jest jakieś turbo daleko. No ale dobra. No to co? Wychodzimy. Tu mamy jakiś przyłącznik. Z ciekawości. Aha. No spoko. I lecimy dalej. Czyli nie tutaj? Stop. Stop. Ty, bo chyba nie ma innej opcji gdzieś dalej. Co jest grane. No ale ten to został zabity chyba, nie? Tam, a po lewej jeszcze coś jest, stop. Ale cofnę się z czystej ciekawości, może czegoś nie zabraliśmy. Od tego gościa, co tu umarł. Ale wydaje się, że wszystko jest kurczę under control. Tylko po prostu wyjście z tego było inne i nie trzeba było użyć tego miecza, co nie? Dobra, jeszcze tu było coś. Tu jest jakiś strażnik świątyni. Hmm.
Najbardziej mi wkurza to picie tych potek. Ja szukałem, czy gdzieś ludzie nie mają jakichś setnych potek, ale widziałem, że nie. Wydaje mi się, że co rozdział jakby dane osoby dostają nowe ilości różnych rzeczy, więc ostatnio wbiliśmy ten poziom, więc całkiem możliwe, że teraz jak wrócimy na przykład do starego obozu, to tam będą różne fajne, ciekawe rzeczy. No szczerze, trochę liczę na to. Bo jednak nowa broń, jakieś tego owego. Potki, coś takiego by się przydało jednak, co nie? Okej. Gdzie my jesteśmy teraz? To jest dobre pytanie. Nie podoba mi się ta sala, bardzo mi się nie podoba ta sala. Chyba zginęło tu wiele istnień. Spytacie, skąd to przypuszczenie? No nie wiem, tak jakoś. Po prostu może ktoś zajadał parówki. Tylko te parówki musiały być chyba gigaparówami. Bo i musiał mieć giga dużo ketchupu. Istnieje też taka opcja. O, mamy tu nowych chyba rodzaje przeciwników. To chyba nie są jakieś pełzacze. To może być coś innego. Ale one są za ścianą. Co tu? Odejdź stąd! Nie jesteś tu mile widziany! A co, spróbujesz mnie powstrzymać? Tak, powstrzymam cię! Nie przeszkodzisz mistrzowi Kalomowi w przebudzeniu śniącego! Nie próbuj mnie atakować! Arcykapłan przekazał część swojej mocy mistrzowi Kalomowi i nam! Jesteśmy nieśmiertelni! Ja ci pokażę tę waszą nieśmiertelność. Przygotuj się na spotkanie ze Stwórcą! Ale jesteś no giga nieśmiertelny, ci powiem, koleżko. Giga nieśmiertelność jest posiadana. No, totalnie jesteś nieśmiertelny. Jeszcze sobie zapiszę, zabiję świątynne pełzacze, bo im wkurzają. A stąd nie mogą mi zabić, zrobić damage'u, więc essa. I poczekam aż wstanie, może jeszcze pogadamy sobie z Gagatkiem o czymś śmiesznym. Na przykład, że jego plan z nieśmiertelnością nie wyszedł. Jeszcze tego pożałujesz. A potki sobie pije, tak? Co jest? A, jest zbugowane, tak? O, pewka, że tak, pewka. Godhig 1, moi drodzy, Godhig 1. No stara gierka, nie? Żeby uruchomić, musiałem mieć jakiś mod. Co jest grane? Dobra. O, co jest grane? Świątynne pełzacze stwierdziły, że jednak robię damage. No, a ty koleżko? Hej. A wiesz co? W sumie to się pierdol. Albo dobra, no może... Może spróbujemy jeszcze raz, co? Do niego zagadać. Znowu szukasz kłopotu. Spokojnie. Wszystko jest... Wszystko pod kontrolą. Gorbaba zabijana. Oczywiście, że zielony nowicjusz przy sobie był posiadany. Dobra. No tutaj chyba nie przejdziemy. Czyli co teraz w sumie? Tutaj jest jakaś szafka? Nie. Jaka jest szafka? No szukamy chyba przełączników.
nigdy więcej się tu nie pokazuj. Co? Co? Chyba, że to nie do mnie było. No nie widzę tu przyłączników. Halo, halo? Halo, halo? Raz, dwa, trzy. Halo, halo, Mietku? Słychać mnie, czy nie bardzo? No powiem wam, nie wiem kurwa, nie wiem co mamy teraz robić w sumie. No nie mam za bardzo niestety bladego pojęcia. Może telekinezą? Szkoda, że nie ma jakiegoś zaklęcia teleportacji za ścianę. Chociaż kiedyś było, dostaliśmy jakieś co, ale nie pamiętam kurwa jak ono się nazywa teraz. Wydaje mi się, że kiedyś dostaliśmy takie, takie zaklęcie. Ale jak ono się nazywało, to wam powiem. Wam pewnie. Telekineza, teleportacja do magów wody, orkowe zaklęcie teleportacji? Okej. Okay. Chyba nie mamy nic do stracenia, jak spróbować, co? No, chyba nie poszło zgodnie z planem. Przez fakt, że mamy mało many, czy przez fakt, że po prostu nie da się tego użyć w tak jak żadnego zaklęcia teleportacyjnego w tym. W cave'ie, w podziemiu. No, koszt many 5, więc na pewno mamy tyle. Czyli to nie jest to. Tutaj potrzebujemy tylko 478 punktów many. Także to jest prawie nic. Ty, no nie wiem co mam zrobić. Tą telekinezą bym popróbował może tutaj gdzieś tego owego porobić, ale widzę, że ciężko jest, ciężko. Nie lubię utykać, szczególnie jak nagrywam odcinek. Poza odcinkiem to ja sobie mogę tutaj chodzić i wiecie, ogarnąć, ale jak nagrywam odcinek, no to przydałoby się jednak, żeby ten odcinek był w jakiejś tam stopniu, prawda, wiecie. Taki, wiecie, entertaining? Nie wiem jak to nazwać. Trochę wygląda, to mi przypomina jakieś oko i nosa z tego Władcy Pierścieni. Tą drogą dopiero ostatnio obejrzałem, znaczy co ostatnio, z rok temu obejrzałem serię Władcy Pierścieni. Tak wcześniej to, no widziałem, ale to jednak było dawno, dawno temu. Pamiętam jak z tatą siedziałem przy TV-ku i gadaliśmy o tym, że muszę iść spać, bo jutro do szkoły. Miałem z 10 lat, a tutaj do 24 przecież leciały odcinki, co nie? A na 6 do szkoły trzeba było iść, ale jakoś się dawało radę, dobra. Powiem wam tak, oj przepraszam, powiem wam tak, wydaje mi się, że nic tutaj nie wskuramy większego, już przeszliśmy to chyba z 8 razy, przez 5 minut chodzimy w prawo i w lewo, to co? Czas się cofnąć, bo nie, szczerze nie widzę innej opcji, nie wiem co dalej mamy robić, co mamy robić dalej. Chociaż może tu nie byliśmy, może to się dopiero odblokowało, bo skoro jest tu świątynny pełzacz, to może faktycznie, może tu nie byliśmy. Więc może to jest odpowiednia droga. Dobra, ja sobie wykastuję tylko... gdzie to było? O, 9 mam zbugowaną. Pod 0 jest światło.
Nie. B, kurwa. Ale chyba wiem, o co chodzi. Tylko, że się teraz... Nie, dobra, cofamy się, guys, cofamy się. Żebym teraz nie zabłądził, bo będzie lipa. Gdzie to było? To gdzieś na dole, tak? Tędy, tu, owego, tego? Chyba tutaj to było, co? Tak jest, tak mi się wydaje. Wydaje mi się, słuchajcie, że pamiętacie, że tam był taki dziwny grób i taki przycisk jakby na grodzie, na grobie jakiś taki ten. To może właśnie o to chodzi, że my, słuchajcie, tylko nie wiem, gdzie to było teraz, że my musimy ten przycisk jeszcze raz nacisnąć, żeby coś tu odblokować i dopiero wtedy możemy przejść, bo nie widzę innej opcji. Można spróbować zbugować, co nie, ale chyba nie o to chodzi w Gothicu, tak mi się coś wydaje. Gdzie to było, słuchajcie, no powiem wam, twórcy gry mi tutaj zagadeczkę zrobili, a może tutaj coś będzie. Tutaj byliśmy? Widocznie tak, widocznie tutaj byliśmy, ale czy coś tu było? Cholera wie. A, już wiem, co tu było. Tu był właśnie ten grób chyba po lewej stronie. No jeżeli oczywiście utkniemy na troszeczkę dłużej, no to myślę, słuchajcie, że zrobimy sobie... że zmontujemy ten odcinek, a jak zmontuję już ten odcinek, to zmontuję następny, prosta piła, co nie? Coś się odblokowało. Wszyscy to słyszeliśmy, prawda? Aha. Czyli tylko to, tak? O kurwa, to nie wiem, co ja mam zrobić. Nie wiem. Co ja mam zrobić? Oj, nie wiem, czy nie będzie jakiś poradnik tutaj na YouTube potrzebny. Wciskaj przycisk. Rok, nie. No... Dobra, słuchajcie. Nie jestem fanem robienia cięć w ogóle. Ja wolę jednak, jak gameplay jest cały, ale jak tu jest wszystko kurwa źle zrobione i pobugowane, to wydaje mi się, że albo, że no, że widzimy się po cięciu. No, co ja mam zrobić? Widzimy się po cięciu. O! Czekaj, co? O. Dobra. Kurwa. Dobra, moi drodzy, słuchajcie. Jesteśmy, udało się, widziałem, słuchajcie, szukałem na necie, patrzyłem, widziałem, że nie tylko ja miałem problem tutaj z przejściem, dużo osób, no jednak poświęciła troszeczkę czasu temu, i teraz tak, bo teraz jest ten chujowy dźwięk, który mnie denerwuje, nie mówcie, że ja to muszę na czas zrobić, bo pierdolny chyba na zawał, nie, dobra. No mamy jakiś tutaj żółto-zielony, powiedzmy. Mamy tutaj niebieski i czerwony.
czerwony, żółty i niebieski, powiedzmy. I teraz wypadałoby znaleźć jakąś odpowiednią kombinację do tego wszystkiego. Nienawidzę, kurwa, zagadek. Czerwony, żółty, niebieski. No dobra. Także wracamy do odcinka. Już chciałem mówić, witam was bardzo serdecznie, zostawcie łapkę w górę, prosta piła. W jakiej kolejności to ma zostać zrobione? Kurwa, nie mam pojęcia. Skąd ja mam to wiedzieć? Dobra, obejrzę na necie. Sprawdziłem, słuchajcie sobie, i wypada na to, wygląda na to, że to jest po prostu czerwony, niebieski, żółty. Najzwyczajniej w świecie. Dobra, ale ten odcinek pewnie będzie krótszy ten odcinek, bo ja też nie mam miejsca na dysku, a cały czas nagrywałem, nawet jak stałem na awku i patrzyłem sobie, jak to po prostu przejść, więc... Cześć, cześć, domo. Ale jak wyszedłem z tego takiego trybu gadania, to jest to tak strasznie ucichłem, już mi się w ogóle nie chce gadać praktycznie. Dobra, i teraz wypada na to, że został żółty. Prawda? Nie? To czekaj, co? Nie, no pojebana ta sekwencja. Dobra, ale czerwony na starcie jest chyba Gites. Czyli czerwony, tak? Ja szczerze to by mnie przywoływał w nieskończoność, bo w sumie to free XP jest, ale dobra. Czerwony, żółty. I niebieski. Tada! No magia. Ale powiem, ciężkie to było, bo tam jakieś strzelanie z łuku po ścianach, kurwa, ja nie wiedziałem, że takie rzeczy są w tym gotiku. Przecież nigdy w życiu tego nie robiłem, więc po prostu nie wiedziałem, okej. Okay. Myślałem, że... No, widocznie źle myślałem, o. Także no. A zresztą i tak bym się nie domyślił, że tam było jakieś strzelanie z łuku, więc... No, chyba, że bym to szukał przez pół godziny, więc... Zatem nawet przeszukanie przez internet, szczerze wam powiem, nie było jakimś najłatwiejszym zadaniem na świecie. Siema, ale ich tu jest w chuj. Aha, ja ich jeszcze muszę dobić. Szybko. Dobra, dobity. Jeszcze ten gagatek. Pyk. Dobra. Sejwik. Nie powiem, że to nie byłam męczona. Ja nie lubię gdzieś utknąć, co nie? Jak się trwa, w Gothica mi się super grało do tego odcinka, ale teraz kurwa tak jak utknąłem gdzieś i muszę coś sprawdzić, jeszcze poprzednio też musiałem te języki łazić, to też mnie to wkurza, nie lubię utykać nigdzie w grach. No ale chyba to jest logiczne, że chyba może głośniejsze auto kup albo motor, bo to chyba jest za ciche, tylko wkurwia wszystkich, gdzie jedziesz. Nienawidzę głośnych motorów. Nienawidzę. Wiecie, póki... Jeżeli ten dźwięk w motorze jest groźny, to jest dla mnie spoko, ale jeżeli dźwięk w motorze zaczyna rozpierdalać i bębenki w uszach, to coś już jest kurwa nie tak. To już chyba nie powinno tak być, ale... Co ja się tam znam w sumie na motorach? Znaczy miałem kiedyś, ale... Ale... Wiem, że dajesz gazu i motor jedzie. Auto pędzi samo, zmienia biegi.
chłopak twój to jakiś gangster. Dobra, tutaj ładnie zbany hopować trzeba. Całkiem nieźle nam poszło. I teraz napaście potki. Dobra. O Jezu, będę to w nieskończoność klikał. Nie, ale wydaje mi się, że... No nie, no na pewno nie ma. Jakby... Potki to dają najwięcej, nie? Znaczy może no jest jakaś wyjątkowa roślina, którą znalazłem, ale tak to... Tak to raczej potki najbardziej chyba OP, co nie? A ciekawe, w ogóle mają coś ci strażnicy, bo ich nawet nie przeszukałem. Może coś mają, pewnie zaraz się okaże, że jakiś klucz kurwa mają do jakiegoś przejścia. I znowu utknę i będę musiał przeszukiwać internet w poszukiwaniu odpowiedzi. Problem nie jest taki, że muszę przeszukiwać internet, problem jest taki, że... Nie mam neta, tylko mam w telefonie i to nie jest tego neta za dużo, nawet nie wiem w sumie ile. Czyli tak sobie korzystam czasem, żeby coś ogarnąć do goticzka albo sprawdzić coś ważnego, ale tak to raczej nie ten. Coś poczytać, jakąś tutaj League of Legends lore. Ale to przecież ładuje mi się strona z ścianą tekstu i mam rozrywkę na godzinę, więc wiecie. To jest praktycznie nic, ale jak mam sprawdzać co 2 sekundy, co mam zrobić, gdzie w gotiku, to może, powiem wam, może być niewąsko zaraz. Słyszałem gdzieś jakiś miecz. Ale to chyba w oddali. Właściwie nie wiem, jak coś, to nie wiem ile będzie miał ten odcinek, może mieć, nie wiem. Może mieć 30 minut, może mieć 1,5 godziny, nie wiem ile będzie miał ten odcinek. Jak coś i w pewnym momencie może być tak, że po prostu utnie mi, bo ja nie będę miał miejsca na dysku. Także pozdrawiam. Więc wydaje mi się, że raczej będzie miał około 50 minut, może max godzinę może mieć. Kurwa, dużo tych fanatycznych strażników jest całkiem, to im trzeba przyznać. Dobra, ja się w sumie rozsiądę w... Oj, co to było? Halo, raz, dwa, mam nadzieję, że jest dobrze. Jeżeli nie jest, to sorry. Ale coś się tutaj odłączyło. Halo? Dobra, chyba jest w porządku. Oj, dzisiaj same kłopoty. Co to jest za mieczyk? A, jakiś miecz nadzorcy. Wątpię, żeby to było lepsze od mojego tutaj, kurwa, tasaka. Dobra, najpierw pojedynczo w sumie, po jednym kolesiu będzie łatwiej. Kurwa, no blokujesz, a nic ci to nie da, amigo. Tak umrzesz i tak, po co blokujesz? Przedłużasz tylko swoją śmierć i cierpienie. I potki. Sorry za klawę, widzę, że całkiem mocno ją słychać, ale no... No taką już mam klawiaturę. Nic nie zrobię. Starałem właśnie specjalnie do was nie kupiłem mechanicznej klawiatury, tylko półmechaniczną, czyli jakąś hybrydę, to jest coś takiego. Specjalnie kupiłem, bo wiedziałem, że nie będzie aż tak głośna jak mechaniczna, żeby właśnie móc nagrywać w miarę odcinki, bo jakbym ja miał mechaniczną, a mikrofon mam oddalony o jakieś, powiem wam, 20 cm od tej klawiatury, to nie wiem co ja bym zrobił i jak zrobił, żeby nie było słychać tej klawiatury, co nie? Więc specjalnie kupiłem taką klawiaturę, która jest chujowa, jak mam być szczera, a wydałem za nią 200 zł, więc... Doceń to łapką w górę, koleżko. No i to był pojedynek. Prawy, lewy. Kto ma mocniejszą broń, wygrywa. Prosta piła. Proszę, tylko kurczę, bez zagadek, błagam was. Bez zagadek i będzie fantastycznie.
Tak mi się fajnie gra, biegając z prawej do lewa i z lewej do prawej, nie wiedząc co robię. W sensie chodzi mi o misję. Jak coś. Powiem wam, z dwoma może być już ciężka sprawa. Dlatego o, ktoś do mnie strzelał. A nie, to mógł być ten. Nie wiem co to jest za dźwięk, ale jest wysoce niepokojący, jak mam być szczery. Dobra, trzeba oddalić się na tutaj odpowiednią odległość. Poteczki. No i takie właśnie czuję się, jakbym grał kurwa w Metina, nie? Nawalanie, poteczki, ekspik i wracamy. Nie lubię takich sekwencji, tak szczerze. Te katakumby są fajne, ale szczerze bardziej mi jara, jeżeli właśnie te grobowce, chyba o wiele bardziej mi jara po prostu taka zwykła historia ludzka w tej grze. Czyli że tam napadli, że tego owego, a tam magia to jest pierdoła dla mnie w tej grze. O wiele chyba bardziej lubuję się w historiach, czyli właśnie gry typu The Wolf Among Us, czyli w ogóle te gry Tidy Games typu The Walking Dead i tak dalej, które nigdy nie miałem okazji ograć, ale pamiętam ją ze szczególnym miejscu w moim serduszku, ponieważ oglądałem serię, wszystkie odcinki u Gimpera, no i płakałem nieraz razem z nim, także... Także no, wolę takie zwykłe ludzkie historie, niżeli zabijanie 300 zombiaków, to chyba wolę takie historie, w których jednak, wiecie... Człowiek nie jest tylko... W sensie człowiek nie jest nagle ogromnym bohaterem, tylko takim, wolę, ludzkim bohaterem, nie? Czyli, że uratuje kogoś, a nie uratuje 10 miliardów. Jakoś te historie bardziej do mnie przemawiałem. Kurczę, i muszę iść jeszcze do toalety szybko. Bezi, bo nie wytrzymam. Tragiczny był ten odcinek swoją drogą. O nie. O, pradawna winda. Dobra, przełącznik. Obawiam się, że mam nadzieję, że to nie jest koniec gry, bo tak to trochę wygląda, że oni do tego śniącego i to będzie koniec gry, a jak to będzie koniec gry, to po prostu zmontuję z tego, nie wiem, albo dwa odcinki podzielę, albo tam zrobię jeden, półtora godzinny odcinek, więc jeżeli czasem by tak było, że odcinek nagle by trwał półtora godziny, to... To wiecie, jak to się stało. Okej, przywołałem potwory gdzieś, gdzie nie mam pojęcia, co to jest kurczę za miejsce, jak mamy szczery. Co to jest za miejsce, Boże Święty? Gdzie my jesteśmy? No, pokaż mi kamerę więcej, bo... Okej, już wiem. Dobra, no, wszystko jest kumalski. Super. O, pełzacze. O, więcej pancerza dla mnie. Może nam wilk zrobi z tego biznes. I jeszcze lepszy nam odwali pancerz. No ten jest mocarny, to trzeba przyznać. Ten pancerz jest absolutnym killerem. Ale no liczę, że jeszcze w pewnym etapie gry dostaniemy jeszcze lepszy pancerz. Bo przeciwnicy zaczynają się robić, no... zgoła mocni, że tak powiem. No i co się tu stało się? Też coś odblokowaliśmy? Okej, powiedzmy, dobra, spadamy stąd. Wygrzebujemy się wręcz. A tam na górę można wejść, czy pis na wodę? Pis na wodę chyba.
Dobra. Sejwik, wracamy. Sorry, że ten odcinek jest taki, wiecie, bo jak człowiek, jak ten... O kurwa, tu co się stało? Dobra. Jeżeli... Wiecie, nagrywam odcinki i zawsze nagrywam je, tak wiecie, całościowo i teraz nagle muszę pomontować odcinek, a przy okazji zmontuję poprzedni odcinek, więc nie wiecie, o co mi chodzi z tym porządkiem. Ha, ha, ha. Czyli wyszło nawet spoko. Aczkolwiek mówiłem sobie, nie będę montował. I nawet, ale no. No dobra, już ciul. Jestem zły trochę na siebie, że to montuję, ale... Czego się nie robi dla kochanych widzów. Search the player nie zmontował i widzicie, i krąży w kółko. A ja dla was zmontuję, bo jestem wspaniałym człowiekiem. Ajajaj. Wydaje mi się, że tam nawet nie damy rady pójść, wiecie? To trzeba... Oj. Tam trzeba dostać się teraz innym sposobem. Czyli na przykład tędy. Tutaj nie byliśmy jeszcze. To wygląda... A, dobra. Z tych pełzaczy to ja w sumie pozbieram, bo wilk mi wypali zaraz, że super mu wyszedł zbroję, jeszcze raz by zrobił lepszą wersję, a ja nie będę miał pancerzy, to będzie lipa. Muszę tylko też zapamiętać, żeby ich nie sprzedawać, bo... to jest dość cenny surowiec, mimo tego, że nie drogi, to cenny. Kurde, nie wiem gdzie iść. A nie, no tutaj chyba... A nie, pójdę górą. Dobra, to... Pójdźmy na razie tutaj. Co nas tutaj spotka. Oprócz tego, że nic, bo nie da się tam wejść. O, da się. Dziennik! O, jakieś skrzynki. To mi się podoba. Co tu mamy? Pochodnie, bełty, jakiś wyciąg z magicznej... O! Tam coś, jakiś amulecik był. Mogłem zamiast po prostu klikać prawe, ale niestety nie widziałem, bo tutaj były... Miniaturki były czarne, więc zobaczmy, co to... O, chociaż może najpierw to... Jest tu jeszcze jakaś skrzynka? Nie ma. No to dobra. Słuchajcie, czyli tak... O! Czyli tak... Tutaj jest nasz dziennik. Dobra, czytajcie sobie, mi się kurwa nie chce, mam szczery, nie chce mi się. Możecie sobie przeczytać, zapauzować i przeczytać. I amulecik zaraz obczajimy. To jest w artefakty. Dobra, no raczej useless, a ten? 5 pocisków. O, niezłe, pociski bronie po 5. Wydaje mi się, że to nawet lepsze jeszcze magie i tak dalej. Wydaje mi się, że to nie wiem, czy życie ściągnąć, czy broń. Wydaje mi się, że 20 życia. 20 życia, czy 20 życia to jest dużo? No nie jest to dużo, więc wydaje mi się, że zrobimy po prostu... tak. Save. Możemy coś jeszcze w ogóle założyć? Nie. Dobra. No i wracamy, co? Mam nadzieję, że da się tu wyjść tędy, w którym przyszedłem, tak? Da się? Da się, aczkolwiek widzę tam jeszcze zejście na prawą stronę, no to chodźmy, no. Hej. Co, kurwa? A, i teraz nie mam broni założonej pewnie. Czy broni, amuletów. Pewka, że nie. A nie, tak. Dobra. O, tu jest jakiś szef wszystkich szefów pełzaczy, co? Czy nie? A nie, to zwykłe. Ale wyglądały na o wiele bardziej groźniejsze niż zwykłe w tym cieniu ukryte. Dobra, jest tu jakiś napój.
Pięść barbarzyńcy, co to było? To był jakiś tutaj mieczyk? Może się jednak opłacało tutaj przyjść. Jaja pełzaczy. Te jaja pełzaczy są giga chyba drogie, tak mi się wydaje. Chociaż nie wiem, może ze stówę kosztują. Ta, stówę, to jednak nie są giga drogie. Dobra, może z napoi. Dostaliśmy taki napój, który da nam permanentnie życie albo coś, nie. A z broni. Pięść barbarzyńcy. Lepsza, wreszcie znaleźliśmy tutaj lepszą broń. No nie dużo, o 2, tak? Ale 2 to zawsze jest 2, słuchajcie. 2 to zawsze jest 2. No kurde, co jest grane. Może tutaj jest gdzieś tekstura magmy i przez to giniemy. No, bezi, tylko mi nie odpieprzaj maniany. Dobra. No jest koks, dobra, lecimy dalej. Woohoo! Dobra, easy. Easy clap. Powiem wam szczerze, że wolę tutaj nie pić tych potek odnośnie... Gdzie my teraz jesteśmy? Co to kurwa jest za miejsce? Wolę nie pić potek odnośnie szybkości z tego względu, że... No tutaj jest czasem dużo rzeczy pobagowanych, na przykład tutaj nie ma tekstury i nie wiesz, o co tu chodzi. Więc wolę sobie tutaj bezpiecznie chodzić, chociaż teraz akurat jest, no, to żem powiedział. Wypijmy, ale... Ale tak ogólnie wolę nie pić jak coś, żeby nie było. Dobra, no siema. Potężny demonie. A nie, pomniejszy demon. To trochę się boję, jak będzie kurwa potężny demon, ale dobra. Ile mamy do kolejnego poziomu? Niedużo. Już mamy 50 umiejętności, także warto było jednak iść w tą magię, tak jak mówiłem. Jesteśmy już w czwartym kręgu, czyli praktycznie został nam ostatni krąg, a resztę możemy iść w manę. Co to dało? Nie mam absolutnie bladego pojęcia. Chyba nic. Jakbym strzelał. Może nie po kolei to oczywiście daliśmy. Ja mam czasem wrażenie, że robi jeden cios, a oni dostają 2 ciosy. I nie wiem, czy to przez to, że nie wiem. Nie wiem właśnie przez to w sumie. Dobra, save, przełącznik. Aha, bo tu są symbole, tak? Że żółty, czy nie? Nie. Nie wiem. Nie mam bladego pojęcia, co się kurwa dzieje. Ale może przypadkiem nam wyjdzie. Nie bardzo chyba. Wam powiem szczerze. Chyba nam słabo to wyszło. Dobra, dygamy na drugi koniec i kończymy ten odcinek. Nie ma co... nie wiem, czy ja sobie tych... Znaczy nie chcę przechodzić tych katakumb poza odcinkami, więc nie wiem w sumie, co zrobię. No jednak one są ciekawe, co nie, ale... Ale nie chcę mi się też montować wszystkich materiałów, wiadomo. Nie wiem, czy sobie nie przyraszuję teraz po prostu może tych katakumb. I na przykład nagram sobie 2 godziny odcinka i po prostu potem podzielę go.
Nie wiem, gdzie mogę znaleźć w ogóle jakąś wskazówkę, które po kolei robić, no nie wiem. Chyba, że po prostu, okej. Wyszło, no jest tak, że spoko. Co się stało? Co się stało, Most się zrobił? Chyba, słuchajcie, most się zrobił. Chyba to się stało się, tak mi się wydaje. No dobra, to chodźmy do tego mostu jeszcze. Najwyżej ten odcinek będzie trwał 2 godziny, why not? Jak już montuję jeden. To czemu by nie? Tylko w którą stronę? Tamtą. A nie, tu się chyba nawet nie da przejść. Oczywiście, że twórcy nie dali tutaj po mostu, czy czegokolwiek, więc trzeba dygnę na drugą stronę. I oczywiście, że jeżeli tam już dygnę na drugą stronę, to się okaże, że jednak ten most był. Znając moje szczęście. Dobra. Rozwalam się na fotelu, jest. O, tak jest panowie, tak jest. Czekajcie. Wcisnę się. O, tak jest panowie, tak jest. Tak jest, o. Przepraszam, to zamach. Ale teraz jest wszystko wytłumione i wyciszone już. Dziwne uczucie. Ja tak nie lubię, nie słyszę swojego głosu praktycznie. Chociaż te słuchawki na tyle słabo przyciskałem do siebie, że... Teraz chyba najgorzej słyszę swój ten, ale... Ale w ogóle praktycznie nie przyciskałem do siebie, wiecie? Shit, a ja się wystraszyłem. To co my mamy zrobić, halo? Łukiem może ten tego owego? O, już wiem co, patrzcie. Trafimy tego ziomka, on tu podejdzie i sam wejdzie w... Albo i nie. Nie. Twoja droga kończy się tutaj. Niech zczeźnie twa cielesna powłoka. Wolałbym nie, jeśli... Gniew demonów, tak, da się wykorzystać w inny sposób. Dobra, ale jak mamy szczery, nie mam bladego pojęcia, jak mamy tam przejść. Aha. To już wiem. Ale przynajmniej szybciej zabiliśmy tego ziomka, bo nie musieliśmy się nawet z nim bić, bo dostał. O! Powiem wam tak, jak jest takie pokazanie na miecz. O, to ten mieczyk może być całkiem kurwa przydatny i niezły. Obczajmy jeszcze, co tu się dzieje ciekawego. Chyba nic. No to zobaczmy, co to jest za miecz. Słuchajcie. I czy jak podniesiemy ten miecz, co się stanie? Bo jak się nic nie stanie, no to jest lipa. Bo nie wiem, co będę... Przedziwny miecz. No, nic się nie stało. Przedziwny miecz. Ostrze zrobione plastarycznym rurą. Może Xerdasowi uda się odczytać. Póki co lepiej go nie używać. A nie, nie mogę go nawet użyć. A ja jeszcze stąd będę musiał kurwa wyjść. Dobra, słuchajcie, trzymajcie się, widzimy się w następnym odcinku. Na tym kanale. Przypominam, że odcinki są codziennie o godzinie 16, o godzinie 18. Mam nadzieję, że... O, docencie chociaż to, że zmontowałem ten odcinek i zostawcie lajka, bo ten odcinek trwał u mnie godzinę i 10 minut, a tak macie skrócone. Znaczy, zgaduję, że faktycznie znalazłyby się osoby, które jednak wolą dłuższe odcinki, no ale bez przesady, nie? Ja tam przez 10 minut patrzyłem w telefon. Więc no, dobra. Trzymajcie się, do zobaczenia jeszcze raz. Życzę wam wszystkim miłego dnia.
I siemano, hejo hejo.